Cześć, witam cię tutaj, Lingowy Dziadzia. Kolejne podejście z Borygo. Film, dzisiaj mamy wtorek, tak, wtorek 8 listopada, jutro będzie film właśnie z akcji na lakierze. A dzisiaj co? Felga zmieniaka, wstępnie pojechana, słuchaj, już delikatnym rozcieńczeniem kwasu. Z USA ten kwas się pojawi, tak, zagrabaniczny od widza. Ta felga ma mnóstwo tutaj takiego, kurczę, nalotu rdzawego. Z tyłu nie wiem dlaczego, ale tam, kurczę, te kloce hamulcowe no pylą niesamowicie. No sama rdza, nawet opona. Zobaczymy, co tutaj będzie. No fantastycznie się aplikuje gualą. No dobra, i co? Patrzę czas i idę po pędzel. Mamy 11:10. 11:12. Słuchaj, no i krwawi. No co, no ładnie. Oponę też liznąłem. Zobaczymy. Zobacz, jakiego się fajnie pędzluje. Naprawdę stworzony jest do pędzlowania. Dobra, zmoczę w wodzie. Dodam płynność i jedziemy z pędzlowaniem. Dużo lotnej rdzy. Dużo, naprawdę dużo. Oczywiście nie jest powiedziane, że on to fantastycznie zbierze. Chcę zobaczyć, na ile usunie mi ten nalot. Pędzel od Automotive Car. Ten twardy, czarny. I właśnie do takich rzeczy on się nadaje. Do takiego odgryzowania. Tu już szczelina, on jest sztywny, skurczybyk. W tych pędzlach filmy dopiero będą. Zobaczysz, co ja o nich myślę. No tak, pędzlowanie tym produktem jest mistrzowskie, tak jak jazda rękawicą, naprawdę. Jak widzę, że piana zaczyna być za ostra, spacam, zmaczam pędzel i wtedy masz, zobacz, inna płynność przy pędzlowaniu. No krwawi, krwawi, skurczybyk, ale szybko przysechł. Szybciutko, tak widzę, że 2 minuty, zobacz, co tu się dzieje. Ciekawe, czy domyje. Bardzo jestem ciekawy. Wygląda na to, że tak. Naprawdę. Nie chcę nic mówić, ale wygląda to bardzo dobrze. Wstępnie. Oczywiście jak osuszę, dopiero będzie wiadomo. No po nie też pojedziemy. Zobacz, jak zbiera brud. To jest taki, kurczę, czyszcząco wybierający, można powiedzieć. Nieźle, co? Okej, jedziemy dalej. Co robię? Dorzucam towaru. O, właśnie. Tu mnie interesuje. I te zakamarki tu najwięcej po tego błota. Nie liczę tu na jakieś spektakularne sukcesy, ale mogę się zdziwić. Tu przysycha, widzę. Tu też. To co robię? Dorzucam materiał. Okej. Co tam, frota? Musiałeś wejść za mną, tak? Kogo szukasz? Co? Kogo ty tam szukasz? Gwiazdy? Tam są dziewczyny. Tu jej nie ma. Idziesz dalej? Dobra. No i spływa. Jedziemy. Już nic nie zabarwia, więc wychodzi na to, że wybrało. Naprawdę fajnie się pędzluje tym produktem. Zajebiście, bym nawet powiedział. Zobacz. Nieźle, co? Dobra, jeszcze tu. Jedno podejście. Płukanko. I będziemy oglądać. Później zarzucę inny produkt. Zobaczymy, na ile ten produkt go zmęczył. A ten drugi produkt to będzie, który jeszcze nie ma w sprzedaży. Nie ma go w sprzedaży. Dopiero się pojawi. To będzie w ogóle nowa firma na rynku. Znaczy, firma już istnieje, tak naprawdę, ale chcą wypuścić inne kosmetyki.
Nawet nazwa niezła będzie. Jak to wyjdzie? W tej formie, której ja dostałem do testów. No dobra, słuchaj, pukanko. Okej. Dobra, biorę felgę na słońce, suszę i będziemy patrzeć, co jest grane. Upsa! Zobacz, na Audi. A tutaj co? A tutaj maniek. Opony już wymienione i koła. Ładuje się. Akumulator na zimę. Teraz tak. Co mogę powiedzieć? No słuchaj, domył. Jedyne, czego nie domył, to były 2-3 miejsca. To w słońcu było widać tutaj, tak. Mogłem jeszcze tutaj popędzelować trochę, ale tak czy tak, jestem zajebiście miło zaskoczony. Słuchaj, teraz wrzucę produkt, który będzie na kanale i nie jest to ten produkt, o którym mówiłem, że ma się dopiero pojawić. Dostałem, nie wiem, czy paczka już była z tymi produktami, czy nie. Co do tego Dejrona, film już powstał. Już wiem co nieco o nim. Potrzebuję rozpędu, ale pachnie przyjemnie. I niestety wiele firm ma ten Dejron. Firm używa tego Dejrona. No dobra, i zostawiam, zobaczymy. Chcę zobaczyć, na ile zakrwawi. A czy są miejsca, w których wiem, że zakrwawi na pewno, bo widziałem, że tutaj brakowało takiego dodatku do dokładnego szczotkowania, pędzlowania, no ale to wiadomo, że i tak z reguły jedziemy 2-3 razy nawet. No dobra, co my tu mamy? 11.22, czekamy. Mamy 11.26. I słuchaj, jestem w szoku. Naprawdę. Coś niebywałego. Zostały tylko kropki. Grubasy. Naprawdę nieźle. Kurde, no nie wiem, co mam powiedzieć. No, produkt nie jest mistrzem wybierania, nie ma mowy, ale do lakieru, czy na szybkie właśnie takie odświeżenie, jak ktoś lubi używać Dejrona, będzie idealny. 13 zł, 0,7 litra. 750 ml. Nie wiem, od kogo oni biorą, ale mnie to podchodzi tak pod K2 troszeczkę, stara wersja. I teraz tak, pędzlowanie tego produktu, no i tu się zacznie. No, zobacz, jakie masło się robi, tragedia. Nie lubię tego produktu, ale miło pachnie. Potrzebuje się rozpędzić i jak już się zatrzyma, to trzeba go ruszyć jak RRC, ale nie jest to RRC. Widzisz, zobacz, w porównaniu z tamtym, klejący. Naprawdę, zostało takie tutaj gdzieniegdzie kropy grubsze. Fakt, że ten poleżałby o niebo dłużej, ten to by dzisiaj sprzyjająca temperatura, to by leżał, kurczę, do wieczora, można powiedzieć. No akurat dobrze wykorzystam nadwyżki Dejronów, resztki po testach, szybkie strzały tak zwane, bo niektóre produkty niestety firm się powtarzają. Wiadomo, z jednej beki lane, no ale co zrobić. No i tu się już skończyło pędzlowanie. Wody też za bardzo, zobacz. No, nie, raczej lubi wodę. Ten Dejron tak naprawdę, jakby go rozcieńczyć pół na pół z wodą, byłoby spoko. No dobra. Tu wypłuczę i przejdziemy na górę felgi. Tam będę chciał zobaczyć. Jestem miło zaskoczony. Okej, naprawdę mało zostało. I lot nierdzy. Zostały takie totalne grubasy. Okej. Okay. Po myciu tamtym Dejronem, Borygo, słuchaj, na feldze został taki nalot jakby biały, ale to nie jest wina możliwe, że tego produktu. Te felgi od wnętrza są tak chamsko pomalowane. I zarzucam na zewnętrzną stronę felg. 11.30. No rozkłada się naprawdę rewelacyjnie.
Okej, jak to wygląda? Słuchaj, no jest krwawienie. I z drzew lecą sywki. Słuchaj, o, mamy 11.34. Dwie minuty temu dorzuciłem dwa strzały z tego względu, że tutaj gdzieś ziele zaaplikowałem i mi przysykało. O, tu nawet przysycha. Kurczę, no wodniste, taki rozrzedzony jest. I tu widać, że gdzieniegdzie, zobacz, już go nie ma, jakby spłynął, więc... zobaczymy, jak to będzie się tym pędzlować. Wezmę pędzel miękki teraz. A pędzlować się na pewno będzie fantastycznie. Zobaczymy, ile zbierze. Ojej, ale mięciutko. No do tego jest stworzony. Naprawdę. Do takiej właśnie zabawy. Ojeju. O. Niektóre wheel cleanery, kurczę, nie mają takiej płynności jak ten skurczybyk. Nie no, kurde, nie wiem co powiedzieć, słuchaj, bo po pierwsze Borygo, po drugie z marketu, po trzecie miało być to tanie i beznadziejne, a po czwarte, kurczę, okazuje się, że cena do jakości to fajny poziom. Teraz tak, żeby nie było, że ja go chwalę, on nie jest jakimś cudem. Naprawdę, ja to czuję, że on jest czymś rozrzedzonym, jakiejś firmy produktem, ale tutaj patrząc, cena do jakości jest bomba. Jeżeli ktoś lubi myć felgi Dejronem, będzie zachwycony. Jeżeli, tak jak mówiłem w tamtym filmie, nie masz pod ręką Dejrona, wiesz, że w Kauflandzie jest, śmiało możesz atakować ten Borygo. Ale oczywiście, jak będzie stał tam na półce obok K2, stary, no to wybrałbym K2. Ok, zobaczymy, jak bardzo zamuli. A i tu, tutaj zawsze jest dużo materiału. W ogóle to z opony, kurczę, zbiera brud strasznie. Zaraz ci pokażę. Zobacz, o co chodzi. Nie wiem, co jest grane. Guma go. Tak jakby miał mega właściwości czyszczące. Czyli taki Dejron, kurczę, do czyszczenia. Naprawdę. Do mycia, do takiego właśnie, kurczę, odszczurzenia. No nie, tutaj akurat jest dobrze zabezpieczona, ale stąd mi rwało z rowków. O, właśnie. No, wskoczyłem z twardym pędzlem, od razu inna bajka. No dobra, płuczę i zobaczymy, co dalej. Okej. I produkt, który już dobrze znam. I dźwiga go tylko kanion i to ten Clintecha podruba. Taki jest skurwiel gęsty. Okej. Która to godzina? 11.38 i czekamy. Okle, 11.42. I co my tu mamy? Szukam lotnej rdzy. Tu było jej mało, gdzie nie gdzie tylko. Tu złapało w jednym miejscu. No kurde, no i tu w dwóch. No i co ja mam ci powiedzieć, no? No widzisz, no naprawdę, a w tym roku te felgi w ogóle nie były ruszane Dejronem. Rewelacja, no, jeżeli chodzi o Borygo, naprawdę, znalazł niewiele i to chyba w tym samym miejscu powtórzył tylko. No, słuchaj, no, co ja mogę powiedzieć? Tak naprawdę, patrząc na cenę i na jakość tego, moim zdaniem, troszeczkę rozrzedzonego produktu, jest fajnie, naprawdę fajnie. Tak jak mówię, nie jest to produkt, który warto mieć na półce, nie, ale jak ktoś lubi wjechać z Dejronem na felgi, myć, o, czyszczenie z wybieraniem lotnej rdzy, ten produkt będzie super. Najbardziej mnie zaskoczył tutaj we wnętrzu tej felgi, ona jest matowa, chropowata i tam wjechałem ze stężeniem 1:20 z kwasikiem i wypędzlowałem miękkim pędzlem, to co mogło, to zebrało i później wjechałem z tym i tak naprawdę tylko w dwóch miejscach, w konkretnych szczelinach znalazłem niedociągnięcia, więc no widzisz, no samo za siebie mówi, naprawdę jestem bardzo miło zaskoczony. A teraz co zrobię? Uzupełnię tego Dejrona, który się fatalnie pędzluje, tym Dejronem i zacznie się miłe pędzlowanko. Woda i jedziemy, zobacz. No właśnie, można też uzupełniać nim. Zresztą Dejrony można w ogóle mieszać. Tak naprawdę. Zobacz, co się dzieje. No do takich rzeczy jest stworzony do pędzlowania. No po prostu masakra. Zobacz, jak pięknie współgra z tym Dejronem. Zobacz, jaka piana. Obłęd, co? No właśnie.
Ja ogólnie jestem zadowolony z tego produktu, naprawdę. No dobra, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! All I did was hit this. Till I next on my hit list. I'm still sad when he wants to.